I to był pan Paweł Górczyca. 12 punktów karnych to wynik łączny tego przejazdu. A przed państwem zwycięzca zeszłorocznej Ligi Zaprzęgowej, pan Rafał Paszyński i Joanna Krękowska. Wielkie brawa! Witamy serdecznie. A reprezentują stajnię w Wielgie. Zobaczymy, jak zwycięzca zeszłorocznej ligi poradzi sobie w tym roku. Czy forma jest utrzymana? Widać dzisiaj przeszkoda z numerem 2 dość mocno pracuje, mówiąc w cudzysłowie. I szóstkę mamy za sobą, teraz lewy zakręt do przeszkody numer 7. I błąd na siłemce, teraz ósemeczka. I wyjazd na prawo, kolejny błąd na przeszkodzie z numer 8. I dziewiątka, również z błędem, oj troszkę nam się tu zbiera tych szuteczek. Jedenaście, dwanaście, teraz 13, no teraz troszkę lepiej, 14, no i co teraz? Koniki pana Rafała są wysokie, dosyć długie, długie sylwetki. Ciężko takimi koni się precyzyjnie jedzie, ale proszę, jak znakomicie pokonała przeszkoda wodna. I ostatnia prosta, duże tempo i mamy normę czasu. 2 minuty 15 sekund i 31 setnych. Pan Rafał Paszyński i Joanna Krękowska. Łączny wynik to 16 punktów karnych. I już mamy kolejny zaprzeczenie.